你别动我的。爸爸现在念谁管呢？Chcemy troszeczkę zmienić rzeczywistość wrocławską i polską, żeby wszyscy wiedzieli, że można przychodzić na hipoterapię, można działać w ten sposób, mieć kontakt ze zwierzęciem, prawda? I można świetnie w ten sposób spędzać czas i ma to jeszcze znaczenie terapeutyczne dodatkowo. Konie są bardzo wrażliwymi zwierzętami i czują wszystko, co na nich robimy. Czują każde nasze emocje. Koń podczas wspólnej jazdy na pewno się uczy bardzo wiele i na pewno doskonale odczytuje, kto na nim siedzi. Można rozpoznać wyjątkowe zachowania. Ajworka, jak na przykład Terenia przyjeżdża, to zachowuje się zupełnie inaczej. Ona jest bardzo zrelaksowana. Ona jakby wiedziała dokładnie, kogo wozi na grzbiecie. I ma, włącza swoje wszystkie pokłady cierpliwości. No chyba, że teraz do wywiadu może nie jest stworzona, ale do jazdy jak najbardziej. Jesteśmy w środku miasta, ale kompleks jest bardzo fajny. Mamy całą infrastrukturę, mamy mnóstwo przestrzeni, piękny tor, na który też możemy wjeżdżać, jeziorko i dużo, dużo terenu. Trzy hale, dwa place do jazdy. Jest naprawdę, jest gdzie się podziać z tymi końmi. Więc mimo, że to jest środek miasta i każdy jest doskonale skomunikowany, każdy może tu dojechać, no to nie czujemy tego, że jeździmy w mieście, prawda? Wydaje nam się, że jesteśmy w takim małym Kentucky. Na Kanada, jestem śmiechnięta. Idea jest taka, żeby zacząć zbierać fundusze dla dzieciaków, a konkretnie dla ich rodzin. Dla rodzin dzieci, których nie stać na to, żeby kupić choćby jedne zajęcia hipoterapii. I będziemy to robić przez portal zrzutka.pl. Zapraszamy, żeby odwiedzić tą stronę, żeby odwiedzić nasz link i przeczytać o tym szerzej. Natomiast będziemy zbierać pieniądze i fundować im minimum 3-miesięczne karnety na hipoterapię. Mam nadzieję, że to zachęci różnych ludzi do tego, żeby po pierwsze pomagać, a po drugie, żeby inicjować tą hipoterapię, żeby cały czas ją wspomagać, żeby ją promować, żeby mówić o niej, że jest fajna naprawdę i warto. Wynajdujcie starta kolejnego na szczęsa się do kana. No to co? Jestem Alicja. Jestem Alicja. Jestem tutaj bardzo istotnym elementem tego systemu, ponieważ głównie współpracuję z tym oto panem, z panem Brodą. Nawzajem się pilnujemy i stwarzamy jak najlepsze warunki do tego, żeby nasza Tereska miała ten czas jak najbardziej wartościowy. Terenia wiele rzeczy mogłaby zrobić sama tak naprawdę na koni, wiesz? Czujesz, jakby było siodło tak fajnie dobrane, a mamy takie siodło, no możemy je pożyczać. I trzeba by było zorganizować, bo tak, jest wiele osób niepełnosprawnych takich, którzy jeżdżą, wiesz, są pozbawieni nóg i w ogóle, i rąk, i jeżdżą. I myślę sobie, że można by, no wiesz. Dzisiaj robimy, jeździmy. Stabilizujemy plecki. Stabilizujemy plecki i jedziemy na plac zewnętrzny. Tam nas jeszcze nie było. Trochę wieje, ale postaramy się zrobić kilka podstawowych elementów, takich ujeżdżeniowych. Zatrzymanie, ruszenie, może jakaś wolta, może serpentyna. Można naprawdę, bo Terenia jakby w ogóle nie widzę żadnych przeszkód, dosłownie, żeby ona jeździła, robiła pewne elementy ujeżdżeniowe na placu. Nie widzę żadnych przeszkód. Na Brodim nawet, nie?
jak to siodło ją trzyma z każdej strony, ale ona też potrafi siedzieć, po prostu panować nad ciałem. No, inną świadomość ciała, bo Tereska przez jazdę konną buduje świadomość swojego ciała. Ona już doskonale wie, którą ręką ruszyć, jak złapać wodzę, w jaki sposób czego użyć, prawda? Wie, że jak się skręca, trzeba najpierw popatrzeć, później za tym idzie całe ciało. Także to no, z tygodnia na tydzień nam się kształtuje, nie? Jedzie. Sama. Brawo. Nic więcej nie powiem. Przepraszam. Możemy to pociąć. Z kadru nam coś wyszedł. Poczekaj, cofniemy. Dobra, 1500 dubli. Dobra, stop. Dlatego, że konie są bardzo wrażliwymi zwierzętami i odczuwają, że... Nie mogę z Tereski, bo ona mnie rozśmieszy. Jesteśmy tacy super. Gdzie? To jest ekipa front... O Boże, przepraszam, mam tu kabelek. Dobrze. Przepraszam. Ale koń ma już tam wstąpić. Tam i tam. Na pewno? Tak, to znaczy tu, tam. Kawałek. Właśnie, masz siedzieć jak penne. Masz siedzieć jak penne. Jak makaron penne, al dente taki. Tak. A nie taki przegotowany. Tak, nie przeciągnięty. Bądź go... To dzisiaj w okolicznościach takiej ładnej pogody. Tak. No dobra, to w tych okolicznościach. Ogólnie kończymy ten odcinek. Bierzmy bez barier.